Dzień dobry, Telewizja Republika, kłaniam się, wierny telewidz. Proszę pana, więc tak, powiem od razu, że ja nie uczestniczyłem w tych działaniach, ponieważ ja mieszkam na Stabojcach z drugiej strony. Udzielałem się w roku 97, prawda? No. Natomiast z tą powodzią tutaj nie będę kombinował, że brałem jakikolwiek udział. Przejeżdżam, patrzę, co się dzieje, gdyby była dzisiaj pomoc potrzebna, bo mam wolny czas, chętnie bym pomógł, ale widzę, że sytuacja jest na ten czas opanowana. Także głowa do góry i przede wszystkim tutaj zatrzymałem się dlatego, ponieważ, że tak się wyrażę, zobaczyłem takiego narwańca, który pana tu obrażał, nie wiadomo za co, znalazł kilku klakierów do poklasku, zachował się skandalicznie, przeszkadza mu nasza wiara katolicka, widać, przeszkadza mu jakiekolwiek inne zdanie. Uznał się tutaj za władcę tego terenu, sam się przyznał, że mieszka na Zatoce Czerwonych Świń, więc tożsamość już określona. I moje zdanie jest takie i prośba jako skromnego słuchacza Radia Maryja i Telewizji Republika Telewidza. O tą informację chodzi. Ja nie mam innych kanałów, tylko Telewizja Republika. I dzięki temu, że w jakiś sposób państwo od YouTube'a ściągacie te informacje, wiem, jak sytuacja jest na bieżąco. Nie korzystam z innych źródeł informacji, wolno mi. A że jest demokracja, więc ma prawo korzystać tylko i wyłącznie z Telewizji Republika. I moje pytanie jest i apel do rządzących. Dlaczego do dzisiaj bezpośrednio Telewizja Republika nie zostaje wpuszczona na różnego rodzaju sztaby, konferencje i tak dalej, i tak dalej. Jest to dyskryminacja wielu milionów ludzi, którzy mogą mieć swoje zdanie i może ich reprezentować ta telewizja. W związku z tym chciałem powiedzieć, że nie tylko zupa sztawiowa może smakować niektórym ludziom i na tym załatwiać swój problem. My chcemy mieć dostęp i bardzo o to proszę. I panu serdecznie dziękuję, bo pana codziennie widzę. Dlatego zatrzymałem się, żeby pewne sprawy tutaj uregulować, że nie tylko tacy tutaj są, którzy bardzo głośno podnoszą swoje racje i są, uznają się za jedynych, którzy mają tylko inne zdanie. Są też inni ludzie w społeczeństwie, takich jak ja i armia moich kolegów. Jest mi bardzo przykro z powodu tego pana, ponieważ takie zachowanie nie licuje z dobrym wychowaniem, jeśli wolno mi ocenić, ponieważ słyszałem, jak się zachowywał i pana zdenerwował i tu wszystkich i mnie również, jak i z pogardą dla innych ludzi. Także Polsko, powstań i walcz o swoje.